Przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji interpelacji i zapytania radnych. Bardzo proszę, radny Jarosław Breza w kolejności Kazimierz Bożyszkowski. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców mam interpelację, właściwie wnioski. Chodzi o bezpieczeństwo na ciągu ulic Wita Stwosza Matejki. W ostatnim czasie mieliśmy tam wypadek, dlatego mieszkańcy proszą, aby panie burmistrzu, ewentualnie niech pan to przeanalizuje, na ulicy Matejki postawić znak zakaz postoju, na ulicy Wita Stwosza może ograniczyć tą prędkość i na przejeździe kolejowym, gdzie jest wyjazd z przejazdu kolejowego w stronę ulicy Wita Stwosza, żeby na wiosnę może poprawić ten bruk kamienny. Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź na piśmie. No, uwagi są na pewno zasadne, będą przeanalizowane i też będziemy musieli zobaczyć, bo rzeczywiście ten bruk kamienny jest, natomiast zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w tym momencie jest też budowana obwodnica i bardzo duży ruch i nasilenie między innymi sprzętu, który korzysta z obwodnicy, a to ma być zakończone w przyszłym roku, także być może właśnie przy zakończeniu tych prac też to uwzględnimy, ale dziękuję za uwagi i na pewno je przeanalizujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski zgłaszał się. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam wniosek do pana burmistrza dotyczący udostępnienia radnym informacji dotyczących realizowanego programu projektu Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej. W związku z planowaną przez gminę miejską Kościerzyna w terminie do 17 grudnia bieżącego roku w ramach projektu pod nazwą Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej złożeniem wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej składającej się z dwóch jednostek kogeneracyjnych w październiku bieżącego roku prosiłem pana burmistrza o udostępnienie radnym miasta analizy opłacalności wyżej wymienionej inwestycji w celu zapoznania się z korzyściami dla mieszkańców z jej realizacji. Od pana burmistrza otrzymałem odpowiedź, że wyżej wymieniona planowana inwestycja, cytuję słowa pana burmistrza, zakłada rozbudowę i modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidację wysokoemisyjnego miejskiego źródła ciepła poprzez wytwarzanie ciepła na bazie gazu, kogeneracja. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie tego etapu to 16 grudnia bieżącego roku. Obecnie trwają prace nad opracowaniem m.in. programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla projektu. W związku z tym na etapie prac niemożliwe jest udostępnienie analizy opłacalności inwestycji. Jednakże w stosownym czasie wyniki analizy zostaną udostępnione radnym miasta Kościerzyna. W dniu 21 grudnia bieżącego roku na posiedzeniu Komisji Komunalnej przekazano członkom Komisji informację, że dokumenty dotyczące wyżej wymienionej inwestycji zostały przygotowane, natomiast wniosek o jej dofinansowanie nie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. I wnioskuję do pana burmistrza o udzielenie wyjaśnienia, dlaczego gmina miejska odstąpiła od realizacji tej inwestycji, ponosząc koszty opracowań, oraz ponownie proszę o przekazanie radnym analizy opłacalności wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jakby analizę, dlaczego nie przystąpiliśmy i nie złożyliśmy wniosku do wyżej wymienionego przedsięwzięcia do RPO, to zostało radnym przekazane przez pana Roberta Weniga. Natomiast możliwość rozszerzonego zapoznania się z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności
z którego właśnie wynika, że koszt, który musielibyśmy ponieść, czy musieliby ponieść mieszkańcy, przystępując do tego, do takiego rozwiązania, byłby około 30%. I to była główna przyczyna, dlaczego nie złożyliśmy wniosku, czy też nie złożyło wniosku COSECO. Natomiast obiecałem panu radnemu Kazikowi Bożyszkowskiemu, że jeśli będzie zainteresowany, na pewno będzie mógł się z tym zapoznać. Nie wiem, czy będzie w całości mógł mieć przekazane PFU i studium wykonalności, ale zapoznać na pewno pozwolimy się zainteresowanym osobom. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Adam Laska. Szanowny burmistrzu, chciałem się zapytać, czy jest jakaś szansa na to, aby drogi dojazdowe do obwodnicy i wkoło tej obwodnicy zostały wykończone w masie asfaltowej, ponieważ zakłada się, że będzie to nawierzchnia gruntowa. Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź. Od samego początku rozmawialiśmy na ten temat, że drogi dojazdowe do obwodnicy czy do węzłów obwodnicowych niefortunnie w studium zostały przyjęte jako drogi gruntowe. W tym momencie rozmawiamy, aby przynajmniej do części zabudowanych drogi te wykonać w masie asfaltowej. Po pierwszej okresie jesienno-wczesno-zimowym, który teraz mamy, widzimy, że te drogi rzeczywiście są też w nieciekawym stanie. Firma Strabag ma długi okres gwarancyjny. I rzeczywiście przycholiła się do naszej argumentacji i próbujemy przynajmniej wypracować zasadę wykończenia wersji asfaltowej do obszarów zabudowanych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Paweł Litkę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam takie pytanie. Już we wrześniu 2015 roku ja pierwszy raz składałem wniosek o przystąpienie do pierwszego etapu rewitalizacji parku imienia Romualda Wołodki nad Jeziorem Gałęźnym. Potem przez cały rok ubiegły słyszeliśmy wielokrotnie od pana burmistrza, że taka dokumentacja projektowa zostanie przygotowana. Zresztą z tego co pamiętam, komisja rewizyjna we wnioskach pokontrolnych również takie wnioski składała, żeby jednak taka dokumentacja została sporządzona. Z tego co się orientuję, w budżecie na następny rok takie jak gdyby te pieniądze nie zostały zarezerwowane. Jakie są plany wobec tego parku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza o odpowiedź. Wniosek jest jak najbardziej zasadny i jak najbardziej słuszny. Rewitalizacja tego jeziora, już rozmawiałem z projektantami, którzy między innymi analizują, jak miałby wyglądać teren za Urzędem Miasta, czy połączenie Jeziora Gałęźnego z terenem za Urzędem Miasta. Tą koncepcję, tak jak obiecałem, będziemy chcieli wykonać. Mamy w przyszłorocznym budżecie założone rezerwę ogólną, z której te środki będziemy mogli przeznaczyć. Jak się okazuje, jest niedużo chętnych firm, które chciałyby za rozsądne pieniądze przystąpić do tego typu rozwiązań i koncepcji. A nie chciałbym też, aby były to rozwiązania strasznie drogie. I z wiosną spróbujemy ponowić zapytanie i to z Pawłem się zgadzam, jak najbardziej jest zasadne. To jest miejsce, które powinno służyć naszym mieszkańcom i powinna się jego wystrój i jakość poprawić. Bardzo proszę, radny Tomasz Dargacz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, a ja chciałem ponownie już podziękować, tym razem w innej kwestii. Podziękowania śle do pana burmistrza, ponieważ w poprzedniej kadencji bodajże chyba dwukrotnie w tej kadencji prosiłem o zabezpieczenie skarpy pomiędzy ulicą Wejhera a Klasztorną i ostatnio widziałem wykonane tam prace. Krótko tylko przypomnę, że dwukrotnie doszło do bardzo niebezpiecznego zwalenia błota, gliny, kilkunastu ton na chodnik i na szosę, co mogło być bardzo niebezpieczne dla pieszych, jak i dla kierowców. W tej chwili widziałem, jest tam wykonane zabezpieczenie. No i z tej okazji chciałem panu burmistrzowi bardzo podziękować za wykonane prace.
Dziękuję bardzo. Proszę radny Zdzisław Radelski. Ja mam też pytanie do pana burmistrza, bo cieszymy się bardzo, że budowa obwodnicy no jest, postępuje i z tego co słyszymy jest, że tak powiem, trochę przed terminem. Ale mam pytanie dotyczące samochodów, które jeżdżą po ulicach, a pytanie dotyczy szczególnie ulicy Cegielnia i części Chojnickiej. Czy ze Strabagiem jest ustalone dopuszczenie samochodów innych jak 7,5 tony na tych ulicach, czy nie? Bo ja przyznam się, że czasami dzwonię do straży, bo jak widzę wywrotki 8x8 załadowane po brzegi, czyli w mojej ocenie transportowca 30 do 40 ton na Cegielni, no to mnie no, żal ściska, wiecie co. Także pytanie, czy są dopuszczone do ruchu samochody powyżej 7,5 tony na ulicy Cegielnia i Chojnicka? Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź. To dopuszczenie samochodów o ładowności 36 ton czy 32 tony masy całkowitej, no pewnie są jako w obrębie budowy jest dopuszczalne przeładowanie tych samochodów, bo techniczne możliwości mają znacznie większe. Rzeczywiście jest czasami żal, że serce ściska. Natomiast jeśli nie ma innej możliwości, tak, do obsługi, do budowy obwodnicy była na to wyrażona zgoda, natomiast miało być one ograniczone do niezbędnego minimum. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy analizować szkody wyrządzone przez firmę Strabag. Mam nadzieję, że tam, gdzie będzie zasadne, gdzie będzie wykazane, że pojazdy poruszające się, obsługujące budowę zniszczyły tą nawierzchnię, będziemy mogli wynegocjować właśnie przynajmniej poprawę czy odtworzenie dotychczas istniejącej nawierzchni. Dziękuję. Bardzo proszę radny Paweł Litkę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałbym podziękować również. Został już wykonany chodnik na wysokości nowo powstałej szkoły Happy Kids. Ja znam odpowiedź, podejrzewam, ale mimo wszystko zapytam, kiedy zostaną wymalowane pasy z oznakowaniem. Chodzi o przejście dla pieszych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź. Z naszej strony to, co mogliśmy, wykonaliśmy, złożyliśmy już do Zarządu Dróg Wojewódzkich, że po drugiej stronie wykonaliśmy chodnik i dojście do ulicy. Mam nadzieję i będziemy na pewno naciskać, żeby przejście dla pieszych przy okazji malowania wiosennego, oznaczkowania poziomego zostało wykonane. Dziękuję. Bardzo proszę radny Krzysztof Barton. I w kierunku miasta jadąc koło węże, mówiąc kolokwialnie, są dosyć duże i dobrze by było czy przejęciem, czy przekazaniem dopilnować, żeby Generalna Dyrekcja ewentualnie zechciała to przywrócić do porządku. To by było jedno zapytanie. Drugie natomiast pan Paweł Litkie wspominał o planie zagospodarowania Jeziora Gałęźnego. Panie burmistrzu, ja nawet nie chcę skąpić pieniądze na to zadanie, bo to jest, tak jak pan powiedział, zadanie dla służące wszystkim mieszkańcom. I dobrze byłoby to sfinansować i zrealizować właśnie z tych pieniędzy, których nie ma pan przeznaczonych na budżet obywatelski. To by się wpisywało idealnie. To zadanie z Jeziorem Gałęźnym plus wiaty na przystankach autobusowych tam, gdzie to jest możliwe. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam też jeszcze do pana burmistrza interpelację, zapytanie w sprawie ulicy Kopernika. Panie burmistrzu, rzeczywiście tam co chwileczkę są jakieś prace naprawcze, ale proszę dzisiaj pojechać. Po kilku dniach stan jest taki sam, jaki był. Naprawdę ulica jest nieprzejezdna, a apeluję, bo to jest jedna z najstarszych ulic w Kościerzynie. I w związku z tym mam prośbę, żeby przyjrzeć się może jakąś inną techniką, czy w jakiś inny sposób te dziury naprawić, bo naprawdę jest droga nieprzejezdna. To jest tyle. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Nie ma. W związku z tym pozwólcie państwo, że w związku ze zbliżającym się końcem 2016 roku złożę państwu radnym
panu burmistrzowi, pani wiceburmistrz, pracownikom urzędu, jak również mieszkańcom miasta Kościerzyny najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Pogody ducha, radości, zdrowia, a przede wszystkim życzliwości osób wokół nas. Życzę również satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również wielu sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. Abyście Państwo mieli możliwość realizowania swoich planów i spełnienia wszystkich marzeń. Tego wszystkiego życzę Państwu na nowy 2017 rok, abyśmy wspólnie tworzyli to dobro, dbali o nasze miasto i wspólnie działali na rzecz dobra miasta Kościerzyny, bo tego mieszkańcy od nas oczekują. Myślę, że ta chwila przed zbliżającym się nowym roku powinna być dla nas taką refleksją, zastanowienia się nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze i co powinniśmy w tej chwili realizować, jak powinniśmy wspólnie działać dla dobra miasta, uzyskując ten mandat mieszkańców Kościerzyny. Wszystkiego dobrego dla Państwa radnych, pana burmistrza, pani wiceburmistrz, pracowników i mieszkańców miasta Kościerzyny. Zamykam obrady 42. sesji Rady Miasta Kościerzyna.